Witamy Państwa bardzo gorąco w programie Panorama Café, ponownie w nowej odsłonie takiej samochodowej. Dzisiaj mamy, drodzy Państwo, dzisiaj gościa wyjątkowego, bo mówić będziemy dzisiaj, drodzy Państwo, nie o polityce, jak zazwyczaj. Dzisiaj mówić będziemy o sztuce, mówić będziemy o teatrze. Hania Zbyryt jest naszym gościem, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, miło mi. Miałam nadzieję, że porozmawiamy o ruchu na Zakopiance, ale o ruchu na Zakopiance też pogadamy, o górach też sobie pogadamy i myślę, że o szkole też sobie możemy pogadać. To za chwilkę... Chodziliśmy do tej samej podstawówki? Do tej samej podstawki chyba nie, natomiast o szkole, dlatego że oszykuje się strajk nauczycieli. A, popieram. A nie wiem, czy ty, właśnie miałem zapytać, czy ty popierasz, bo twoja mama jest nauczycielką. Moja mama jest nauczycielką polskiego i wiem, co się dzieje w świecie nauczycieli. Popieram, przecież ci ludzie kształtują nasze społeczeństwo, powinno nam zależeć. No i pewnie zależy wielu osobom na tym, żeby nauczyciele zarabiali więcej. Mamo, Hani, strajkuj dobrze w takim razie. Godnie. Prezentuj godnie, naszą dokładnie. Rodzinę i nauczycieli. Wiele pewnie grup społecznych będzie chciało strajkować, bo to wiadomo jak to jest. Jak jedni strajkują, to wyjdą strajkować drudzy, ale no jedni... To chyba się dzieli tak na grupy, nie? Jedni mogą strajkować i im się faktycznie to należy, bo dobrze pracują, a inni pracują trochę gorzej. To tak jak z lekarzami czy pielęgniarkami, tak? Strajkują, że za mało zarabiają, no ale jedni robią swoją robotę fajnie, a drudzy niekoniecznie. Mamy taki przykład jak w Sosnowcu, gdzie pacjent umiera po 9 godzinach czekania na SOR-ze i nie doczekał się pomocy. No, różnie to bywa wśród lekarzy. Też mam paru w rodzinie, ale nie będę już zdradzać. Natomiast to wydaje mi się. Nie będziemy wyszczególniać. Natomiast to, myślę, że to nie jest takie czarno i białe wszystko. To są znacznie bardziej skomplikowane procedury. Ale mówiliśmy o teatrze. Tak. Rozmawiamy o teatrze, drodzy Państwo. Ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj o takim wydarzeniu, które czeka na nas już najbliższą niedzielę. Tak. Postaram się wyjąć, bo potem, żeby nikt nie zarzucił, że niebezpiecznie jeździmy. Pokażemy, drodzy Państwo. O, proszę bardzo, mam nadzieję, że widać, jak Państwo poznają tą panią tutaj. O, tak może pokażę, będzie lepiej. Na tym obrazku. To jest ona właśnie, Hania Zbyryt, drodzy Państwo, w Częstochowskim Teatrze w najbliższą niedzielę premiera takiego spektaklu zatytułowanego Bo to Polska właśnie. Właściwie to wesele. Bo to Polska właśnie. Wesele, Bo to Polska właśnie, troszkę... Bo to Polska właśnie wesele. Tak. Czyli zapraszasz na wesele? Zapraszam na wesele. Hania, zapraszam na wesele. Będzie na pewno fajnie. Moje wesele. Tak, właśnie. Bo o tym powiedzmy, drodzy Państwo. To jest wesele Hani. Nie będzie może białej sukni. Zdecydowanie nie będzie. Już przeszły białej będzie, sukni. Będzie taka. Będzie taka, będą podobne. Skąd pomysł w ogóle na taki projekt? Bo w Częstochowskim Teatrze będzie to cykl. Cykl lekcje na temat, ale w przypadku Twoim to jakby... To się zrodziło troszeczkę wcześniej, jeszcze zanim pomysł powstał na taki cykl tutaj. Tak, no my jesteśmy częścią tego cyklu i zapoczątkowaliśmy w sumie wspólnie razem z dyrekcją Częstochowskiego Teatru wpadliśmy na ten pomysł, żeby coś takiego zorganizować dla młodzieży. Okazało się, że pomysł trafiony na 100%, ponieważ z 4 spektakli zrobiło się 8 spektakli. Pomysł na samo wesele pojawił się już około rok temu, kiedy dostałam zamówienie na zrobienie narodowego czytania Wesela Wyspiańskiego. No właśnie, bo tutaj to się z tym wiąże, tak? To się tutaj... w 100% z tym wiąże, a ponieważ, jak się śmieję, już mówiłam, nie potrafię wpasować się w ramy, to zamiast czytania, klasycznego czytania, otóż tego dramatu, postanowiłam zrobić spektakl. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, w spektaklu nie bierze udział iluś aktorów, tylko jestem ja i jeszcze jedna aktorka, Katarzyna Ornatkiewicz, krakowska aktorka i lalki. Do tego dochodzi... Czyli mamy teatr lalek jeszcze. Mamy teatr formy, teatr lalek. Jest to spektakl muzyczny z piosenkami współczesnymi, bo aranżację tutaj robili krakowscy muzycy Magda i Mateusz Gurgulowie. Myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie w tym spektaklu. To jest spektakl. Tak jak już Państwo pewnie mieli okazję też usłyszeć, bo na radiopanorama.pl już mówiliśmy, Hania opowiadała o tym spektaklu. To tak było przy okazji konferencji prasowej, która się odbyła w teatrze parę dni temu. I wtedy mówiliśmy o tym, że to jest tak naprawdę właśnie spektakl dla wszystkich. I podobno 9-latkowie też oglądali. Jak to Hania bardzo ładnie powiedziała, nie zasypiali. Nikt nie zasnął. Nie zasypiali. Najpierw spektakle testuję na moim 9-letnim synu.
jeżeli on przetrwa, to oznacza, że już wiele innych dzieciaków przeżyje. Jest tak w stanie twardy to jest. Jest bardzo twardy i wytrzymały. Po drodze giną rekwizyty, albo zostajemy wybici, grając na przykład jakąś poważną, dramatyczną scenę. Stasiu skutecznie potrafi nam przeszkodzić, ale my się nie dajemy. Stasiu, nie słuchaj, nie przeszkadzasz wcale. Nie przeszkadzasz. Pomagasz. Mało pomagasz i tworzysz, bo w jednym z naszych spektakli w Teatrze Rozrywki w Zakopanem Stasio bierze udział w ostatniej scenie. Może nie fizycznie, ale głosowo. O. No właśnie, to jest jakby, tak jak tutaj już powiedziałaś wcześniej, przeniesienie troszeczkę też tego waszego Teatru Zakopiańskiego do Częstochowy. Wiem, że nie chcesz zdradzić jeszcze, jakie pojawią się te muzyczne motywy, te utwory, bo próbowaliśmy na tej konferencji prasowej troszeczkę wyciągnąć te informacje, ale jasno do zrozumienia zarówno ty, Staszek, jak i wszyscy, którzy byli, czyli jak dyrektor Dorosławski, oczywiście jak moja, dyrektor, bo ja mam trzech dyrektorów właściwie, jeżeli trzech dyrektorów zarządziło, że nie można, to ja po prostu nie mogę. To tak jak w programach różnych, tak zwanych talentowych, gdzie to trzeba te przyciski przyciskać, gdzie jury jest trzyosobowe zazwyczaj. Nie, było na nie, prawda? Tak, nie będę protestować. Tym razem nie będę protestować. Okej, ale to jest taki pewien eksperyment też. O tym Robert Dorosławski mówił, że taki eksperyment, który się raczej w przypadku tego spektaklu sprawdził, jeżeli chodzi o tą część muzyczną. Muszę stwierdzić, że w ogóle w przypadku właściwie prawie wszystkich naszych spektakli Teatru Rozrywki w takim razie musi to być pewnego rodzaju eksperyment. Ponieważ w tych spektaklach łączę różne formy teatralne i to się sprawdza, to się ogląda. Przynajmniej taką dostaję informację zwrotną od widzów. No więc mam nadzieję, że jakby i tutaj w Weselu zostanie to odebrane pozytywnie. To jest też taki... Przepraszam, momentami się zawieszam, bo patrzę, czy nie wjeżdżamy pod auto. Nie wjeżdżamy. Jest okej, drodzy Państwo, jedziemy aktualnie DK1 w stronę dzielnicy Raków i Błeszno. Potem za chwilkę sobie... A potem na Zakopiankę. A potem na Zakopiankę, ale to nie wiem, czy by nam tutaj pamięci starczyło w telefonie do rozmowy na Zakopiankę w naszej kamerze oczywiście. Prowadzi. No to też prawda, ale zależy, jaki korek będzie na Zakopiance. Tak, nie? Chociaż prawda, tu w okolicach Częstochowy niedługo też korki będą. Już są z racji budowy autostrady A1. Ostatnio strajki też były, strajkowali tam podwykonawcy, więc też trzeba... No właśnie wszyscy strajkują. Aha. Też powinniśmy teraz. Ale nie, rozmawiamy dalej, nie będziemy strajkować. Nie będziemy. Okej, wróćmy do spektaklu. To jest też taki pomysł, który ma nakłonić troszeczkę uczniów do zainteresowania się lekturami. Pokazać im te lektury trochę z innej strony. Tak. Zaprzyjaźnić ich z nimi. Tak. Wzięło się to chyba też z tego, że niezwykle kocham dzieci i młodzież i uważam, niezależnie od tego, co mówią dorośli, że w tych czasach młodzież się bardzo zmieniła, w tych czasach młodzież jest fa i be. Nieprawda. Jesteście wspaniali, wyjątkowi i niezwykle utalentowani. Trzeba tylko takim ludziom pokazać drogę. Czasami potrzeba rozmowy, może jakiegoś mocniejszego bodźca. Natomiast to są fantastyczni ludzie. I to był też taki impuls do tego, żeby zrobić coś dla nich, pokazać im, że nudne rzeczy, teksty mogą być niezwykłe. A ponieważ ja mam słabość do tekstu Wesela, to musiałam to zrobić. I się udało. Mam nadzieję i mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość porozmawiania po spektaklu z młodzieżą, że dyrekcja tutaj wyrazi zgodę. No właśnie, bo takie jest też chyba założenie tego. I jakby nie przypadkiem, co też jest ważne, drodzy Państwo, bo też niektórzy się mogą zastanawiać, jak tak spojrzą sobie chociażby właśnie w to cudo, jakim jest repertuar. Ania się boi, że w coś jedziemy. Repertuar tutaj mamy na marzec i kwiecień i tutaj w tym repertuarze już mamy informację o premierze i o tym, gdzie... Wesela, to ja pokażę. Tak jest. Natomiast... Okropnie się tak chwalić. No proszę bardzo. Tu proszę jesteśmy. I dlaczego o tym mówimy? O tym, że co nie jest tutaj przypadkiem, bo to jest istotne, tak od drugiej strony trochę zaczęliśmy. Mianowicie to, że spektakl jest na scenie kameralnej. Tak. Bo jasne jest, że nawet jak się pracuje z młodzieżą w szkole, o czym mama Hani i strajkujący nauczyciele wiedzą, pozdrawiamy, to lepiej się pracuje w małych grupach. Więc może też jest tak, chyba w waszym przypadku tutaj, że
Dlatego sala kameralna, bo chcecie być bliżej. Jakby bardziej ci młodzi ludzie mają odczuć ten spektakl niż na dużej bardzo scenie. Bardzo mi się podoba ta interpretacja, o której mówisz. To jest zła. Nie, jest bardzo dobra, bo w ogóle grając spektakle dla mniejszej ilości widowni, stwierdzam, że wszyscy jesteśmy bliżej siebie i widzów można również wciągnąć w spektakl. Stają się częścią spektaklu, częścią problemu, który akurat tutaj w weselu wyciągamy. Kwestia na przykład społeczeństwa. Dajemy jakby szansę głębszego przemyślenia. Ale nasze spektakle również były grane dla dużej publiki i mamy parę takich sposobów na to, żeby zaistniały na, pomimo, że to jest mała forma, żeby zaistniały na dużej również scenie. Ale ja myślę, że ja mimo wszystko preferuję to grono takie mniejsze, bliskość z widzem. Wydaje mi się, że to jest też większe wyzwanie. Ludzie często w trakcie spektaklu zadają pytania albo wymsknie się czasami coś komuś i to nie może pozostać obojętne dla nas, dla aktorów, tylko to staje się częścią automatycznie całości. Drodzy Państwo, spektakl Wesele, bo to Polska właśnie, tak dobrze teraz powiedziałem? Bardzo. Tak lepiej, tak. Okej. W najbliższą niedzielę premiera. Pewnie z biletami to już jest dawno problem, bo tutaj już pewnie ich nie ma na tą premierę, chociażby z racji tego, że zainteresowanie na pewno jest ogromne, a to po pierwsze, a po drugie to, że mamy dosyć tą salę kameralną małą faktycznie, więc miejsca dużo nie ma. Natomiast nie tylko w niedzielę będzie można spektakl zobaczyć. Tak, spektakl będziemy jeszcze grali. Przepraszamy tylko, że tak trzęsie bardzo, ale do pana prezydenta Matyja Szczyka się zgłaszamy. Tutaj apelujemy, panie prezydencie. Koleiny są straszne i tutaj tą kamerą naszą rzuca na lewo. Ja nawet wybaczyłabym dziury. Myślę, że są ważniejsze nawet kwestie, na przykład kwestie kultury. Jeszcze, żeby się więcej działo, żebyśmy mogli my, młodzi ludzie, jeszcze więcej dawać różnych inicjatyw i więcej tworzyć i realizować swoich pomysłów, byłoby wspaniale. Teraz będzie pewnie wspaniale. Dużo się działo, bo wiosna, lato idzie, także będzie. Ale wróćmy do spektaklu. Wróćmy do spektaklu. Niedziela, tak, w poniedziałek gramy 3 spektakle o 10, o 12, o 15. Wtorek 10, 12. Czwartek 10, 12. O, super. Tych spektakli będzie sporo, tylko to są spektakle, z tego co wiem, tylko i wyłącznie dla szkół, więc część spektakli... Kłamie. Nie kłamią. Czyli tu prawda jest napisane, prawda tu jest nie ma, a one są. Tak, są, one są, tak. Bo nie ma, są. Są wypełnione ponoć po brzegi, ale będziemy, tak jak już tutaj dyrektor, pan Robert Dorosławski powiedział, będziemy grali w nowym sezonie na jesień. No to tu będziemy zapraszać. No właśnie, bo tutaj myślę, że zainteresowanie i szkół będzie bardzo, bardzo duże. Na pewno po tej niedzielnej premierze będziemy też zdecydowanie więcej wiedzieli. Hania dzisiaj bardzo dużo zdradziła na temat tego spektaklu. Dużo zdradziła, nie do końca jeszcze wszystko, ale no czym byłaby ta premiera, gdybyśmy wszystko dzisiaj opowiedzieli? No. Jeszcze jakbyśmy zagrali tutaj. Myślę, że najlepiej przyjść i zobaczyć spektakl. Bo tak jak wiemy, jakby opowieści albo przebarwimy, albo sporo nie dopowiemy, więc chyba... Ja bym chciał, żebyśmy w takim razie zaprosili wszystkich teraz bardzo gorąco do teatru, tych, którzy będą przychodzili, zapraszamy. Bardzo, bardzo serdecznie i chcę wam powiedzieć, szanowni państwo, że lalki nie są tylko i wyłącznie dla dzieci, ale lalki są również i dla dorosłych i mają taką siłę i taką moc, jak żaden człowiek z krwi i kości. Przychodźcie, oglądajcie, śpiewajcie razem z nami. Jestem przekonana, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na pewno będzie się dużo, drodzy Państwo, działo w Częstochowskim Teatrze, jeżeli chodzi o spektakl Wesele, bo to Polska właśnie. Ale my nie kończymy naszej rozmowy jeszcze, bo ja bym chciał, żebyśmy wrócili jeszcze do spektaklu, który jest grany, który był niedawno. Ja miałem okazję ten spektakl obejrzeć i powiem szczerze, że byłem nim zafascynowany i tutaj absolutnie nie jest to lizusostwo żadne, absolutnie, bo spektakl był bardzo fajny, konkretny, to był... Czyż nie dobija się koniec? Tak? Chciałem powiedzieć, że to pani dyrektor Magdalena Piekosz tutaj, no nie wiem, czy będzie dobre słowo, debiutowała reżysersko na tej częstochowskiej scenie. Na częstochowskiej scenie
Tak, natomiast na pewno nie... No nie, oczywiście, ale świecie, na tej częstochowskiej scenie tak. Ja byłem zafascynowany jedną rzeczą. Tym, że oglądając ten spektakl, zmęczyłem się fizycznie. I to duża liczba publiki. Miała takie odczucie, bo pamiętam, kiedy po premierze wychodziliśmy z sali teatralnej, to dało się słyszeć takie głosy, że jak była scena maratonu, gdzie biegacie w kółko, to każdy się wtedy zmęczył i zasypał. Każdy, my też się męczymy. No tak, ale wy troszeczkę inaczej, bo jednak fizycznie ale pracujecie myślę, na tej scenie. Ale chyba taki o to chodziło. Takie były założenia, pani dyrektor. Myślę, że tutaj każdy fragment, każdy element tego spektaklu był przegadany, przemyślany i z tego powstało coś naprawdę spektakularnego, widowiskowego. No właśnie, bo to jest oczywiście każdy, kto interesuje się teatrem, kto interesuje się kinem również, tą historię zna. Zna, tak. I tutaj ona nie była tak jakby w całości, nie mogła zawierać wszystkiego, co zawierał film chociażby, wiadomo, bo... Nie, bo poza tym czasowo trudno jest przełożyć film na scenę, czy odwrotnie. To są zupełnie inne zabiegi stosowane. Ale ta premiera tutaj, która była w Częstochowie, ona wymagała ogromnego nakładu, jeżeli chodzi oczywiście o ludzi, o tych, którzy występowali. Ja myślę, że nakładu wszelakiego wymagała tutaj. Ale tam wszyscy występowali. Nawet pracownicy teatru, administracyjni, techniczni też gdzieś na tej scenie pojawiali. Stąd w ogóle jestem bardzo szczęśliwa, że po długim czasie udało mi się wejść do spektaklu, gdzie wszyscy są. Co przyspieszyło jakby proces poznania na nowo tego miejsca, ludzi, miasta, publiki. To dla mnie wspaniałe, absolutnie wspaniałe doświadczenie. No i wejść w spektakl, gdzie reżyseruje Magdalena Piekosz, to naprawdę wielki zaszczyt. I to jest taki spektakl, drodzy Państwo, bo mówimy to tym, którzy jeszcze tego spektaklu nie widzieli. On jest grany oczywiście, tu już wtedy się wszystko zgadza, można przyjść i zobaczyć. To jest spektakl, niektórzy myśleli, że jest spektaklem tanecznym, bo troszeczkę tak bardzo było... Bardzo dużo ludzi w ten sposób bo tak myśli, było troszeczkę przekazy, jest, ta informacja tak. Się pojawiała, była przekazywana, ale tak nie jest. To jest tak naprawdę, jak ktoś zna historię, to jest historia o życiu, to tam każdy z nas może siebie gdzieś... To jest każdy może siebie odnaleźć po prostu. Psychologiczny. Myślę, że to jest dobre stwierdzenie. Jakby podstawą jest pewna forma ruchu, ale na pewno nie... kwestia samego tańca, bo przecież na takie maratony nie przychodzili tylko tancerze, albo głównie nie przychodzili tancerze. Tak, to byli głównie aktorzy, czy początkujący aktorzy, albo ludzie, którzy marzyli o karierze. Wszelacy ludzie, którzy marzyli też o tym, żeby znaleźć sposób na zarobienie, na wygraną. To pokazuje trochę taki wyścig. Wyścig, który dalej istnieje, który mamy dzisiaj. Jak tak patrzymy czasami, to tak tym tanecznym krokiem musimy przez to życie biec i się ścigać, żeby coś w tym życiu osiągnąć, albo coś znaczyć. My jesteśmy w ciągłym biegu. W ciągłym biegu jesteśmy. Ciągle o coś walczymy. Ciągle się gdzieś przepychamy i życzę każdemu, żeby znalazł taki moment spokoju dla siebie, przemyślenia, przeanalizowania czegokolwiek, co nas otacza, nie wiem, przeraża mnie to momentami, ten wyścig. No to jest właśnie pokazanie też tego, jak to wyglądało wtedy, jeżeli chodzi o tą historię w Stanach Zjednoczonych, ale też nawiązuje do tego właśnie, co mamy dzisiaj. I to jest właśnie to przerażające. No tam jakby problem też polegał, to był kryzys, prawda, w Ameryce A dzisiaj nie mamy kryzysu na różnych polach życia. Tak, oczywiście. I dzieje się wiele takich przerażających sytuacji na świecie. Ostatnio jestem po lekturze, piękny wywiad czytałam z Tochmanem. Przeraża mnie to, co się na świecie dzieje i nie mówi się o tym za często, albo wprost nawet w ogóle się nie mówi o tym. A sztuka jest takim fajnym miejscem i teatr chyba szczególnie, gdzie te problemy życiowe można pokazać w taki dobry sposób. Ja myślę, że w ogóle poprzez sztukę możemy pokazać na różne sposoby wiele problemów. To nie tylko teatr, ale i film, performansy, wszelakie działania, czy poprzez malarstwo. To też ostatnio przeglądałam dość intensywnie malarstwo Fridy.
też porusza, pobudza. No, jest tych bodźców naprawdę, naprawdę wiele. I to jest wspaniałe, żeby znaleźć sposoby i metody na wciągnięcie ludzi, młodzieży, dzieci do bycia w tym świecie artystycznym i wyrażania siebie. Jakie masz plany najbliższe? Poza premierą niedzielną. Poza premierą niedzielną. Najbliższe plany 27 kwietnia w Zakopanem będziemy obchodzić drugi rok Teatru Rozrywki RZT Szymaszkowa. Szymaszkowa, nie Siemaszkowa. Szymaszkowa, Szymaszkowa zdecydowanie. Będzie to spektakl o tytule Tangolina, czyli Flying Circus. Rzecz o mężczyźnie, chłopaku, Lino, który w cyrku zarabia jako kobieta. To tyle mogę zdradzić. Oczywiście spektakl z muzyką na żywo. Zahaczamy o klimat Moulin Rouge, więc też troszeczkę burleskowo. Tanecznie też będzie. Tak, będzie. Tanecznie burleskowo. Tanecznie będzie. Czyli zapraszamy do Zakopanego. Zapraszamy do Zakopanego. Mam w głowie oczywiście milion pomysłów na dalsze działania. Myślę, że na nowy sezon troszeczkę wyruszymy do Krakowa, ale tu jeszcze... Wiem, o co chciałem zapytać. Nie zapytałem przy okazji tej premiery niedzielnej. Czy Góralszczyzna jest tam przemycona w jakiś sposób? Tak, w wielu spektaklach pojawiają się takie elementy, zaśpiewki góralskie. Ja z gór czerpię olbrzymią siłę, moc i radość. I to jest miejsce, do którego z wielką przyjemnością powracam. Musi się taka pojawić. Taka inspiracja. Wielka inspiracja. No góry są inspiracją. Każdy, kto... Halny jest inspiracją. Halny na pewno. Halny jest inspiracją, naprawdę. Myślę, że każdy powinien spróbować. Zapraszamy, drodzy Państwo, zatem do Zakopanego w kwietniu na drugie urodziny Zakopiańskiego Teatru. Na pewno będzie się bardzo dużo działo ciekawych rzeczy. Będzie można zobaczyć spektakl, ale zapraszamy również na te spektakle, które w Częstochowskim Teatrze... Na wesele zapraszamy na wesele. I na spektakl Czyż nie dobija się może koni. Być bez kwiatów. Może być bez kwiatów. Zdecydowanie. Po prostu bijcie nam brawo. Jeżeli Wam się podobało, to bijcie brawo. Do tego gorąco Państwa zachęcamy. Zapraszamy też na stronę internetową Częstochowskiego Teatru. Hania tą stronę przeczyta. Bo o Jezu, tak nie wiem, czy ja bez okularów tutaj będę w stanie wyczytać. Może będzie to jest dział promocji i sprzedaży. To nie wiem, czy ta dokładnie. Strona. To pokaż, znajdziemy na pewno. Drodzy Państwo, Częstochowski Teatr, oczywiście Teatr Mickiewicza.pl. Myślę, że nic nie pomyliłem. Tak, dokładnie. Teatr Mickiewicza.pl. Na tą stronę internetową zapraszamy. Tam znajdą Państwo repertuar. Chyba, że Państwo mają taki repertuar papierowy, jak my tutaj mamy w ręce, ewentualnie gazetę teatralną, to zapraszamy Państwa tam, bo tam pełny repertuar Częstochowskiego Teatru. Albo na stronę znajdą. Facebooka Teatru. Dokładnie. Adama na stronę Mickiewicza. Facebooka również Państwo znajdą. No i przypomnijmy, ten najważniejszy plakat tutaj, to taka ulotka, czyli to jest zaproszenie na wesele. Ja już dostałem Państwa. Osobiście zapraszam. Zapraszamy również jeszcze raz gorąco, pozapraszaliśmy. Drodzy Państwo, Hania Zbyryt była dzisiaj gościem i już ją ktoś goni. Już ją ktoś goni, już Hanie wzywają. Zapraszamy bardzo gorąco do teatru i będziemy oczywiście jeszcze zapraszać. Hania Zbyryt była dzisiaj gościem programu Panorama Cafe. Bardzo mi miło i uważam, że inicjatywa jazdy po mieście, włóczenia się właściwie po mieście, jadąc autem jest wspaniała. Tak raczkujemy jeszcze z tym pomysłem, bo to w tej odsłonie pierwszy program. Zapraszamy oczywiście na kolejne. Mam nadzieję, że Hania będzie te kolejne oglądała. O, oczywiście, teraz to już jestem stałym widzem. Super, ja się bardzo cieszę. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy, dobrego dnia, dobrego popołudnia. No i ponieważ jest piątek, to spokojnego, udanego weekendu. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Pa.